12,5 nad Niko Kytosaho. No i teraz na spokojnie obserwujmy, jak odpowiedzą rywale. Ale widzimy, jak to będzie trudne zadanie. Lauro Cosno musi skoczyć się ponad 220 metrów. Dobra prędkość Słoweńca, ale co będzie dalej? No gdzieś w okolicach zielonej linii. Będziemy tutaj czekali w wielkich nerwach. Musiał skoczyć 222 metry. Na razie nie jest jeszcze podana odległość Lauro Cosa. Jest 221, a zatem trochę mniej niż było prognozowane. Loty sędziowskie będą się liczyły 18,5 dwukrotnie i 1,18. Ale jest duża bonifikata za wiatr, 11,9. No i trochę się obawiam tej bonifikaty. Zobaczymy za moment. Czy Lauro Cos, czy Piotr Żyła? No Polak prowadził przed tym skokiem. Napełnia się ta klepsydra, jest Lauro pierwszy. Wyprzedza Piotra Żyłę o 2,2 punktu. A Słoweniec nowym liderem. A jeszcze Timi Zajc na liście startowej, ale tymczasem zielone światło dostaje już Andreas Wellinger. Tylko pół punktu tracił do trzeciego forfanga. Wiatr niekorzystny. Świetna jak zawsze prędkość Wellingera na progu. Piękna, spokojna, nienaganna sylwetka w locie. No i to jest rewelacyjny skok. Wellinger jest w znakomitej formie. Tutaj nie ma wątpliwości, obejmie prowadzenie. A czy to wystarczy do miejsca na podium? No zobaczymy, bo przecież jeszcze trójka czeka na swój skok. 229 metrów, jeszcze 4 metry dalej od Piotra Żyły. Najdłuższy jak na razie skok w tej czołowej dziesiątce tego konkursu. A wiatr nie był jego sprzymierzeńcem. Pół metra na sekundę w plecy. Bonifikata 9,7 punktu, 5,5 punktu dodany za obniżony rozbieg w stosunku do początku tej serii. Andreas Wellinger skacze znakomicie, swoje zadanie już wypełnił, no i będzie czekał na to, czy to wystarczy, aby stanąć tutaj na podium. Zadowolony Stefan Horngacher. Liczy, że da to medal. Jest też Filip Rajmund. Niemcy w komplecie tutaj przyszli, aby dopingować się nawzajem, aby dopingować Andreasa Wellingera. Potężna nota łączna, 645,2 punktu. Wellinger zrobił już swoje. Johan Andre Forfang. Zaczynamy walkę o medale Mistrzostw Świata w lotach. Płynnie wyszedł z progu Forfang. Co się teraz wydarzy? Wysoko nad zeskokiem, ale zabrakło do zielonej linii. Wellinger ma medal. No, Forfang to zawodnik, który często, gdy pojawia się presja, no to sobie nie radzi. I chyba trochę tak teraz było. No, on jest załamany. 217 metrów. Spora bonifikata, 10,2 punktu, no ale to zmieni niewiele. Po prostu tutaj zabrakło odległości. Tak, warunki miał podobne do tych, w których skakał Wellinger, a jednak wylądował aż 12 metrów bliżej. I spadnie w klasyfikacji zmagań Johan Andre Forfang. Zobaczymy, które będzie zajmował miejsce. No widzimy, załamany jest sympatyczny Norweg, urodzony w Tromsø na północy swojego kraju. Będzie drugi, no i prawdopodobnie tak jak 8 lat temu tutaj na Kulm w Mistrzostwach Świata, prawdopodobnie tuż za podium na miejscu czwartym. No i pozostała nam już tylko dwójka i znów tutaj powiewają te czerwono-biało-czerwone austriackie flagi. 18,5 tysiąca próbuje dmuchać pod narcy, ten zaklinać ten wiatr. No i Andreas Witthölz czeka, aby tutaj dać sygnał chorągiewką. Wiatr, jak widzimy, z tyłu niekorzystny. No i Stefan Kraft rozpoczyna walkę o Mistrzostwo Świata w lotach. 225 metrów na razie potrzebuje, aby wyprzedzić Wellingera. Delikatny balans ciałem po wyjściu z progu. Nisko dość nad zeskokiem. Leci Kraft daleko. I to był dobry skok. Okolice zielonej linii. No poza 220 metrem ląduje. Cieszy się mama, cieszy się tata. Tam najbliższa rodzina, jak zawsze na zawodach w Austrii, dopinguje Krafta. Gratulują koledzy. 228 metrów. No tyle mniej więcej potrzebował, aby wyprzedzić Wellingera, który skoczył w nieco gorszych warunkach. 229. No i zobaczymy. Czekamy teraz na uwzględnienie tych wszystkich pomiarów. Wysokie noty dostaje Kraft. To są 3,19, 2,19,5. Wellinger uzbierał 57, czyli pół punktu więcej na notach zyska Kraft. Jeśli chodzi o bonifikatę za wiatr, 7,3, 9,7
miał za swój skok Wellinger, ale też Kraft wyprzedzał go na o dość bezpieczne 5,3 punktu. Powinien być pierwszy. Trenerzy zadowoleni. Koledzy gratulują i teraz spoglądają na tą klepsydrę, jak ona się tutaj głęboko napełni. Jest pierwszy, ale tylko 2,2 punktu przed Wellingerem. No, jest pierwszy, medal będzie na pewno, ale teraz tylko pytanie, co zrobi Timi Zajc? Czy Stefan Kraft wyjedzie stąd indywidualnie ze srebrnym, czy może ze złotym medalem? Jest niepokój w oczach słoweńskich kibiców. Oni wiedzą, jak wiele zrobił tutaj Stefan Kraft. Stefan Kraft będzie spoglądał z dołu skoczni, a na górze zielone światło. Timi Zajc rusza, jest mistrzem świata na dużej skoczni z zeszłego roku. Czy zostanie mistrzem świata w lotach? Timi Zajc wysoko nad zeskokiem, ale czy doleci na sam dół? Nie! Przed zieloną linią ląduje! No wielki tutaj aplauz, radość Austriaków, no bo oni myślą, że wygra Kraft i wszystko na to wskazuje. Timi Zajc nie dowierza, 209,5 metra tylko. Wiało w plecy, 16 punktów bonifikaty. No ale co z tymi punktami zrobić, skoro odległość tylko 209,5 metra? No i tak to jednak bywa. W jednym skoku rozstrzygnęły się tutaj te losy rywalizacji, które wydawały się już po dwóch seriach, że są przesądzone. Minimalnie chyba spóźnił na progu ten skok Timi Zajc. Walczył do końca ambitnie o odległość. Jego bonifikata będzie wysoka. Miał gorsze warunki od Krafta znacznie. 16 punktów dostanie z tego tytułu. No ale wylądował dużo, dużo krócej. To jest tylko 209,5 metra. 228 miał Stefan Kraft. No, obawiam się, że Timi Zajc może też przegrać tutaj z Wellingerem. Wiele na to wskazuje, jednak to wyczekiwanie, przecież tak długo to wszystko trwało. Oni myśleli, że będą skakali o 14, taki był plan. Długie wyczekiwanie i chyba sobie gdzieś nie poradził trochę z presją Timi Zajc. Który on teraz będzie? Czeka w niepokoju Timi Zajc. Jest na miejscu trzecim, ma brązowy medal. Ale on liczył na więcej. Widzicie państwo, no jest załamany Słoweniec. Dwa lata temu w Vikersund był drugi, chociaż skakał najdalej. I teraz po pierwszym dniu wydawało się, że jest zdecydowanym już faworytem do złota, bo skakał pięknie i daleko, ale jest trzeci. Skończy na najniższym stopniu podium, a cieszy się faworyt gospodarzy. Lider Pucharu Świata, 7 wygranych w tym sezonie, 109 razy na podium w pucharowych zawodach. Ale podczas Mistrzostw Świata w lotach, chociaż odbierał kryształowe kule za loty, wygrywał w Pucharze Świata konkursy na mamutach, miał tylko 2 brązowe medale. Teraz wreszcie spełniło się jedno z jego wielkich marzeń przed własną publicznością. Tutaj pod skocznią w kul między Tauchwitz a Bad Mitterndorf odbierze za chwilę złoty medal za Mistrzostwo Świata w lotach narciarskich. Jest gigantem tej dyscypliny. Wygrał turniej 4 skoczni, wygrywał klasyfikację generalną Pucharu Świata. Był mistrzem świata, teraz zostaje mistrzem świata w lotach. Brakuje mu tylko złota Igrzysk Olimpijskich. Wielka euforia tutaj, czekali długo kibice, no ale doczekali się tak pięknego momentu. Mają Austriacy kolejnego mistrza świata w lotach, czekali od 2008 roku, od takiego fantastycznego wówczas występu w Oberstdorfie Gregora Schlierenzauera, który przyjeżdżał jako debiutant na loty i zdobył złoto. Teraz Stefan Kraft zdobywa złoto jako zawodnik doświadczony, ukształtowany i przede wszystkim jako wybitny lotnik. 28. Mistrzostwa Świata w lotach, no i 5. Mistrz Świata z Austrii. Gratulacje dla Stefana Krafta, to był fantastyczny występ tego zawodnika. Zasłużone gratulacje, no i radość dla tych 18 tysięcy kibiców, którzy tutaj dla niego przybyli pod tą skocznię. Jest Thomas Morgenstern, jest też Lukas Müller, który niegdyś tutaj miał poważny upadek na kulm, nie wrócił do pełnej sprawności. No cieszą się dzisiaj wszyscy Austriacy, no bo mają swojego mistrza. Thomas Morgenstern także tutaj wśród tych gratulujących i cieszących się. No, czekamy jeszcze na potwierdzenie ostatecznych wyników. Te różnice minimalne po 3 skokach na takie duże odległości. A proszę popatrzeć, Stefan Kraft wyprzedza Andreasa Wellingera o 2,2 punkty oraz Timiego Zajca o 4,7 punktu. Kolejni już ze znacznie większymi stratami. Znów za podium, znów na miejscu czwartym. Johan Andre Forfang, Lauro Kos utrzymał 5. pozycję. Piotr Żyła na miejscu 6., które zajmował po 2 skokach. Świetnie dzisiaj.